Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnej odsłonie naszego cyklu Obrazy Historii, która tym razem będzie poświęcona nie wydarzeniu historycznemu, ale historycznej postaci, generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu. A to dlatego, że właśnie w maju tego roku upłynęła 130. rocznica jego urodzin. Urodził się 8 maja 1892 roku w Stanisławowie. To jest Iwano-Frankiwsk w tej chwili na zachodniej Ukrainie. I mam wrażenie, że jest postacią niesłusznie zapomnianą, czy jakoś mniej obecną, mniej żywo obecną w naszej pamięci, i że to jest świetna okazja, żeby przypomnieć tę wybitną postać bohatera, wojskowego, patrioty, człowieka, który wybitnie się odznaczył w czasie II wojny światowej, za sprawą też niezwykłego filmu wyjątkowego, bo mało jest filmów nakręconych z takim rozmachem i z taką wielką, wspaniałą obsadą, jak O jeden most za daleko Richarda Attenborough, bo o tym filmie właśnie mowa, który opowiada o największej operacji desantowej II wojny światowej, operacji Market Garden, ale przy okazji też daje piękny portret właśnie generała Sosabowskiego, dowódcy samodzielnej brygady spadochronowej. Gra go Gene Hackman, wybitny amerykański aktor, gwiazdor kina amerykańskiego. Więc wydaje mi się, że to jest dobra okazja, żeby właśnie poświęcić trochę uwagi i wybitnemu filmowi batalistycznemu z 1977 roku i postaci generała Sosabowskiego. A dzisiaj będą ze mną rozmawiać i przed Państwem staną pan doktor Tomasz Leszkowicz, historyk, znawca II wojny światowej. Dzień dobry. I Dzień dobry. Piotr Pletowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, filmoznawca, historyk kina. Proszę Państwa, zacząłbym od biografii samego generała Sosabowskiego. Gdyby pan, panie doktorze, zechciał przypomnieć najważniejsze fakty z życia generała. Oczywiście najbardziej znany jest ten właśnie fragment jego życiorysu, związany, jego biografii, związany z II wojną światową, ale spróbujmy się cofnąć najdalej, jak tylko można, do samych początków. Tak jak tutaj pan doktor wspomniał, Stanisław Sosabowski urodził się 8 maja 1892 roku. Tutaj pewnym takim ciekawym faktem jest to, że jego równolatkami byli też dwaj inni wybitni dowódcy polscy II wojny światowej i polskich sił zbrojnych na zachodzie, czyli Władysław Anders oraz Stanisław Maczek. Mówiąc dzisiejszym językiem wojskowym, byliby z jednej fali. Przy czym bliżej mu było do Maczka, ponieważ tak jak dowódca polskich pancerniaków, popularny Baca, urodził się on jako poddany cesarza Franciszka Józefa na terenie Galicji Austriackiej. Urodził się na zachodniej, przepraszam, wschodniej części ówczesnej Galicji w Stanisławowie, no to jest dziś na południe od Lwowa, w rodzinie miał dwie siostry i brata, który też był oficerem Wojska Polskiego, jakby też w czasie II wojny światowej chwalebną kartę zapisał. Natomiast jednym z dominujących, który ukształtował, wydaje się, charakter generała Sosabowskiego faktów jest to, że on jako
jako dziecko w zasadzie jeszcze został osierocony, częściowo osierocony, zmarł jego ojciec, który był żywicielem rodziny, pracował na kolei i w związku z tym Stanisław jako najstarszy syn, a jeszcze tak naprawdę nastolatek, no musiał, też wziął na siebie dużą odpowiedzialność też utrzymywania rodziny i on jakby w zasadzie nie obca mu była ciężka praca. On równolegle się uczył, między innymi też był pilnym uczniem, udzielał korepetycji, przez co też mógł troszeczkę dorobić, natomiast jakby ten trud życia i ta odpowiedzialność go kształtowały. On przed pierwszą wojną światową no, przeszedł taką dość klasyczną drogę dla tego pokolenia no, ludzi, którzy w momencie wybuchu Wielkiej Wojny mieli te 20 parę lat. On działał w kółkach samokształceniowych, działał później w tym środowisku organizacji Zarzewie, czyli też późniejszych polskich drużyn strzeleckich. To jest taki drugi nurt tych przedwojennych strzelców w Galicji. To nie był Związek Strzelecki Piłsudskiego, to była inna organizacja, która przed pierwszą wojną światową nawiązała współpracę, zwłaszcza w Krakowie, ze Związkiem Strzeleckim Piłsudskiego. Organizacja, która rozpoczynała jako konspiracyjna, a następnie wykorzystując prawo o organizacjach paramilitarnych austriackich, jakby podjęła legalną działalność i jakby szkoliła się oficjalnie na rzecz cesarstwa, natomiast jakby faktycznie na rzecz walki o niepodległość. On był ważnym działaczem w Stanisławowie, był szefem, liderem tamtejszych polskich drużyn strzeleckich. Przed pierwszą wojną światową działał też w harcerstwie, w scoutingu jeszcze tak naprawdę, tym polskim zakładanym przez Małkowskich, więc jakby też odegrał w tym wątku rolę. No, on też łączył to harcerstwo z tą służbą drużyniacką. Tu warto, no, oczywiście też przeszedł jeszcze przed pierwszą wojną światową obowiązkową służbę wojskową, co też, co prawda, no, jako zwykły żołnierz, natomiast jakby no, miał też doświadczenie z wojska. On, w przeciwieństwie do wielu swoich towarzyszy z drużyn strzeleckich, nie trafił do legionów polskich, no ponieważ jako poddany cesarza Franciszka Józefa został zmobilizowany i walczył w szeregach austriackich. Tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że to często te pułki, które zwłaszcza te galicyjskie, no to były często pułki po prostu polskie, tak? Jakby bardziej jest oczywiście bliżej Krakowa, Tarnowa, no tam większość pułków to byli po prostu Polacy stamtąd. Te pułki galicyjskie też w jakimś stopniu. On w czasie walk na froncie wschodnim, bo jako szeregowiec, potem jako podoficer walczył w Galicji, walczył w Karpatach, brał udział w Bitwie Gorlickiej. I w czasie, w połowie I wojny światowej kolejne ważne wydarzenie, odniósł ciężką ranę na polu bitwy, został postrzelony w nogę i ta noga przez kilka lat musiał chodzić o lasce, tam był uszkodzony nerw w kolanie i tak naprawdę tą nogę miał zesztywniałą. To zważywszy na to, że już jako dojrzały mężczyzna też został dowódcą brygady spadochronowej i wykonywał skoki spadochronowe i nad Arnem wyskoczył z samolotu i ze spadochronem spadł pod drill, no jest to coś bardzo, to pokazuje jakby tą pełną wyjątkowość, ale też pewien znowu siłę charakteru. Jakby on przez te kilka lat, przez to też, że był zapalonym sportowcem, wytrenował tą nogę, tak? Jakby przywrócił ją do sprawności. Ale w związku z tym, że w czasie I wojny światowej był niecałkowicie sprawny, pozostał w szeregach wojska cesarsko-królewskiego i został archiwistą. Został wysłany jako do służby tyłowej. Został archiwistą na froncie włoskim,
chyba najbardziej zażartym jakby z tych frontów, na których walczyli Austriacy, jakby tam pełnił służbę tyłową. On pod koniec I wojny światowej udało mu się przenieść na tereny, na ziemię polskie, do Lublina. Tam go zastała jesień 18 roku. Tam zaangażował się w konspirację, współpracował z Polską Organizacją Wojskową i odegrał, uznaje się, że ważną rolę w przejęciu władzy od Austriaków w listopadzie, w końcu października, na przełomie października, listopada 18 roku w Lublinie. Również przejęcie ogromnych zapasów, bo tam był problem, że Austriacy no, chcieli wyjść z Lublina, natomiast chcieli zabrać ze sobą zapasy i jakby udało się dość skutecznie przejąć te magazyny, te zapasy, no, czyli broń, czyli mundury, czyli wyposażenie dla przyszłego Wojska Polskiego i jakby to, że był zaangażowany w to właśnie wydarzenie, też zadecydowało o jego dalszych losach, ponieważ on trafił do służby, no dzisiaj powiedzielibyśmy do logistyki, tak, do kwatermistrzostwa. Był dobrym organizatorem, był bardzo zasadniczy i bardzo skrupulatny i po prostu był świetnym kwatermistrzem. On awansował, potem jako oficer w sztabie generalnym, w zasadzie większość wojny polsko-bolszewickiej no, przesłużył w sztabie generalnym, no dzisiaj to można by uznać, że to no, przesłużył na tyłach, ale odegrał ważną rolę, no bo po prostu brał udział w tej mobilizacji materiałowej i zaopatrzeniu tego wojska, no które przecież wiemy, że było w trudnej sytuacji, no ci żołnierze często do bitwy szli w podartych mundurach i boso, no bo po prostu była taka bieda w państwie. Sosabowski uczestniczył w tym, żeby mieli chociaż jakiekolwiek buty i amunicję i karabiny. On też brał udział w misjach, wyjazdach zagranicznych jako członek delegacji na rozmowy z aliantami zachodnimi. Tak naprawdę wydawało się, że będzie służył, że jego kariera potoczy się właśnie w tej służbie tyłowej jako logistyk, ale on chciał wrócić do służby polowej, do służby liniowej jako dowódca. Pod koniec lat 20. na krótko wrócił do służby liniowej, został przeniesiony z korpusu kwatermistrzowskiego do korpusu piechoty. I jakby też przez trudny charakter, bo był osobą o bardzo mocnym charakterze, bardzo dobrym organizatorem i jakby takim dobrym wychowawcą, potrafił utrzymać dyscyplinę. No w relacjach pojawia się, że żołnierze go uwielbiali, że po prostu był takim budzącym respekt oficerem, ale jakby takim surowy, ale kochany, tak? To jest ten wzór człowieka. Natomiast wiadomo, że chyba przez tą ambicję, przez może też nieumiejętność podporządkowywania się w jakimś sensie, cały czas miał kłopoty. On pod koniec lat 30, pod koniec 20 znowu trafia na tyły, już na szczęście nie do kwatermistrzostwa, do Wyższej Szkoły Wojennej, czyli jakby do Akademii kształcącej wyższe kadry dowódcze Wojska Polskiego. Tam był wykładowcą, szefem katedry. To jest ciekawy epizod, co pokazuje też, co pokazuje wszechstronność generała Sosabowskiego, wtedy jeszcze pułkownika Sosabowskiego. On na początku 30. tworzy taki podręcznik Wychowanie żołnierza obywatela. To są takie kilkadziesiąt pogadanek. To jest taka wiedza o wojsku i Polsce współczesnej, to znaczy jakby i o tym, jakie są obowiązki, powinności, jakby czym jest służba wojskowa, jak i takiej wiedzy o historii Polski, o gospodarce Polski, o różnych aspektach rzeczywistości. To był taki wzorcowy materiał dla szkolenia żołnierzy takiego światowego, no jakby pracy wychowawczej. Więc jakby to też pokazuje, jak to był wszechstronny człowiek, jeśli chodzi o to, ile stanowisk zajmował. Ostatecznie w połowie lat 30. wraca do linii, zostaje dowódcą pułku. Ostatecznie w 39 roku idzie na wojnę jako dowódca 21 pułku piechoty Dzieci Warszawy. No to był pułk, jakby to był też pułk, który stacjonował w garnizonie stołecznym, no był w pewnym sensie widoczny, w jakimś sensie elitarny,
On jako dowódca no, zapisuje bardzo dobrą kartę. Inne pułki z jego dywizji rozsypały się w czasie walk po bitwie pod Mławą w pierwszych dniach września. On poradził sobie dobrze, najpierw w natarciu, a potem, kiedy trzeba było prowadzić odwrót, no to utrzymał dyscyplinę w pułku. On w zasadzie to, co przysłużył właśnie na czele pułku, przewalczył we wrześniu na północny wschód od Warszawy, potem wkroczył do Warszawy, był obrońcą Warszawy, dowodził obroną na Grochowie. Osoby, które jakby są z Warszawy, przy ulicy Grenadierów jest pomnik 21. Pułku Piechoty Dzieci Warszawy. No to jest właśnie, obok też jest tablica zresztą. I jakby to właśnie jest ten pułk, którym dowodził pułkownik Stanisław Sosabowski. I dowodził nim dobrze, i dowodził nim rzeczywiście w bardzo dobry sposób. No to nie pomogło, bo Warszawa 28 września kapituluje. Ostatecznie generał idzie do niewoli, jakby uzna, jego biograf Wojciech Markert wskazuje, no, że to jest takie poczucie obowiązku, rozkaz kapitulacji, w związku z czym wypełnia go, natomiast bardzo szybko ucieka, wraca do Warszawy i przez w zasadzie pierwsze miesiące okupacji jest w Warszawie i angażuje się w działalność konspiracyjną Służby Zwycięstwa Polski. Znowu, organizator działa w Łodzi, potem wyrusza jako kurier do Lwowa. Ostatecznie ma jako kurier wyjechać na zachód, do Francji, do Naczelnego Woze i do Komendy Głównej już później Związku Walki Zbrojnej, czyli do generała Sosnkowskiego, i tam ostatecznie zostaje jako wyższy oficer no, tej Armii Polskiej we Francji. Nie walczy we Francji, no, ponieważ tutaj był w jednostkach formowanych, dopiero tak naprawdę no, nie miał czym walczyć. Przeprowadza za to skutecznie ewakuację swoich żołnierzy do Wielkiej Brytanii. No i znowu może się realizować jako organizator w tym pierwszym korpusie polskim w Szkocji. Jak wiadomo, no, te jednostki polskie Wielkiej Brytanii, te lądowe, nie miały zbyt dużo do roboty. One się formowały w Szkocji, jako zadanie otrzymały ochronę wybrzeża szkockiego przed inwazją, której się teoretycznie obawiano. No to żołnierze mówili, że to jest misja pilnowania śledzi w morzu, czy owiec wypasanych na brzegu szkockim. No to był problem, bo Sosabowski był dowódcą brygady kadrowej, no jakby widział też, tam jeszcze był jeden problem. On miał dużo oficerów, nie miał szeregowych, po prostu nie było żołnierzy takich do wcielenia do roku, do powstania armii Andersa, potem do dalszego biegu wojny. I ci żołnierze się nudzili i jakby on, najpierw ta jego czwarta brygada kadrowa była zaangażowana jako środek szkoleniowy dla żołnierzy zawodowych, którzy byli wysłani do kraju jako cichociemni. Tam podejmowali szkolenie spadochronowe, między innymi właśnie w tej czwartej brygadzie realizowano. Natomiast w roku 1941 pojawiła się koncepcja sformowania w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oddziału wielkiej jednostki spadochronowej, powietrzno-desantowej, która w razie planowanego zakładano tego, że do tego dojdzie, że na ziemiach polskich w momencie, kiedy Niemcy się załamią, kiedy będą się wycofywać z ziem polskich, wybuchnie powstanie i Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa sama wyzwoli tereny Polski. Zakładano, że do kraju nie będą zrzucani tylko cichociemni jako pojedynczy ludzie, ale też całe oddziały. I właśnie powstała koncepcja utworzenia brygady spadochronowej. Początkowo to miała być najbardziej obsadzona jednostka, czyli pierwsza brygada spadochronowa generała Gustawa Paszkiewicza, który nie był zainteresowany tym formowaniem, jakby nie trafił do niego ten temat, ale do Sosabowskiego ten temat spadochronowy trafił i przez to, że już angażował się w szkolenie spadochronowe, które też traktował jako formę tego, żeby żołnierze się nie nudzili, żeby im głupoty do głowy nie przychodziły, też doprowadził do tego, że ta brygada została podporządkowana bezpośrednio naczelnemu wodzowi, przez co Sosabowski wreszcie był samodzielny.
jakby był panem swojej jednostki, podlegał tylko Sikorskiemu i mógł robić to, co uważał za dobre. I we wrześniu ta brygada czwarta zostaje przeformowana w pierwszą brygadę spadochronową. Jest ten wielki, jest pokaz przed Sikorskim. Sikorski jest bardzo zadowolony z wyszkolenia tych żołnierzy i w roku 1941 przemianowuje na pierwszą samodzielną spadochronową. I potem jakby przez kolejne lata przy pomocy Brytyjczyków oczywiście, jak według wzorców brytyjskich, polska brygada jest formowana, to są 3 bataliony plus artyleria, plus pododdziały specjalistyczne, według etatu 2,5 tysiąca ludzi, którzy w założeniu mieli w chwili wybuchu powstania w Polsce powszechnego być zrzuceni na samolotach transportowych, na spadochronach do kraju i Sosobowski też w taki sposób przygotowuje, jakby to jest taki pewien mit najkrótszej drogi, że my jako spadochroniarze z Wielkiej Brytanii, jako pierwsi z Wielkiej Brytanii przybędziemy do Polski i będziemy brać udział w powstaniu. Tutaj może w dwóch słowach powiedzieć, że ta koncepcja była trochę bajkowa, ponieważ jakby nie było możliwości przerzucenia nad Niemcami 2,5 tysiąca żołnierzy, nie wiadomo, w jaki sposób by to miano zrobić. Jakby pod względem wojskowym to była raczej fantazja. Natomiast jakby to też ten ważny element, zwłaszcza, że pamiętajmy, wiosną 1944 roku do Wielkiej Brytanii przybywa sztandar wyhaftowany w okupowanej Warszawie właśnie dla brygady spadochronowej, która spodziewano się, że z tym sztandarem wróci do kraju. Jeśli można jeszcze o tym rysie charakterologicznym, to ważna rzecz, mało znana, no właśnie o tym ten twardy charakter Sosabowskiego, wymaganie od siebie, a więc wymaganie od innych, bo jakby to nie jest jakiś taki po prostu despota, no to jest ten typ surowego oficera. On miał 2 synów, o jednym mam nadzieję, że jeszcze nam się uda powiedzieć, o Stanisławie Juniorze, natomiast jego młodszy syn Jacek jeszcze przed wojną zginął od postrzału z broni ojca. Uznano to oficjalnie za wypadek, natomiast jest mocna hipoteza, że po prostu było to samobójstwo, no, prawdopodobnie związane z konfliktem nastoletniego chłopaka ze swoim bardzo wymagającym ojcem, oficerem. No, Sosabowski przez w zasadzie do śmierci obwiniał się o tą śmierć. Tu warto dodać, że jakby przed pójściem do niewoli odwiedził grób syna na powązkach wojskowych. Też w taki symboliczny sposób, jakby chcąc się z nim pożegnać. Panie doktorze, jeszcze dopełniając takiego właśnie rysu charakterologicznego generała Sosabowskiego, chciałem zapytać o jego relacje z kolegami sztabowcami, bo wiemy o tym, że był niezwykle odważnym żołnierzem walecznym, otrzymał wysokie odznaczenia i za I wojnę światową, za obronę Warszawy, za kampanię wrześniową dostał Virtuti Militari, został wyróżniony w rozkazie generała Rommela. Jego późniejszy wróg, tak chyba można powiedzieć, Frederick Browning, zanim stał się jego wrogiem, proponował mu stanowisko generała dywizji, proponował przekształcenie brygady spadochronowej w dywizję spadochronową, w której 1000 żołnierzy polskich byłoby otoczonych 10 tysiącami Brytyjczyków, ale to pokazuje, tak powiem, niezwykle wysoką ocenę tej właśnie kadrowego wyszkolenia brygady przez Sosabowskiego. A z drugiej strony, właśnie pytanie, czy jego kariera rozwijała się dynamicznie i czy jego pozycja w armii polskiej przed wojną, w czasie wojny odpowiadała jego zdolnościom, jego możliwościom jako żołnierza, jako dowódcy. Jak pan to widzi? Myślę, że na pewno nie odpowiadała jego ambicji, bo tutaj ta ambicja na
na to się zwraca uwagę też w wypadku Sosabowskiego. Jak pokazywałem, ta jego kariera, no to są zakręty. Według klasycznej kariery wojskowej dowódca taki liniowy przychodzi kolejne szczeble, jest dowódcą kompanii, batalionu, pułku, dywizji, potem armii. Ponieważ jakby jest, widać, że jest do służby liniowej, do służby operacyjnej, czasem zostaje szefem sztabu, czasem służy na też odcinku operacyjnym w sztabie generalnym, ale ma tą karierę taką dość prostą, albo przynajmniej taką jasny kierunek, tak? Zważywszy na to, że Sosabowski przeszedł od archiwisty przez logistyka, wychowawcę, konspiratora do żołnierza służby spadochronowej, no to jest dużo, dużo zawijasów. Można powiedzieć, że to jest też trochę szczęścia, ponieważ jakby to, że on znalazł się w Warszawie i tutaj się zasłużył, bo przypuszczam, że gdyby znalazł się, zupełnie mogło się to inaczej potoczyć, gdyby znalazł się na przykład gdzieś nad Bzurą, czy gdzieś na froncie południowym, bo być może nie udałoby mu się tak łatwo uciec z niewoli, albo trafiłby do niewoli w Związku Radzieckim, mógłby po prostu zginąć w Katyniu. To jest to taki pewien element szczęścia, a na pewno, co też pokazują potem jego relacje z wyższymi oficerami w brygadzie, już jakby po Market Garden, z jego następcami w brygadzie spadochronowej, gdzie widać, że miał do nich żal, że były w związku z tym konflikty. I jakby jest ta opinia, że właśnie żołnierze go kochali, natomiast oficerowie szorstko przez niego traktowani. Gdzieś spotkałem się z opinią, no, że z młodszymi oficerami się w ogóle nie witał na przykład. Że to jest jakby taki też rys charakterologiczny tej takiej dumy oficerskiej albo tej szorstkości. No też no, nie przysporzała mu przyjaciół. Jakby też widać, że te zwroty to było związane z tym, że go nie ceniono. A proszę powiedzieć, a jakie miał relacje, że tak powiem, z Piłsudczykami? Bo w karierach wojskowych w międzywojniach kluczowym momentem jest rok 26, zamach majowy i to jak się dany żołnierz zachował wtedy, czy był lojalny wobec prezydenta Wojciechowskiego, czy był wierny marszałkowi Piłsudskiemu. I to miało potem znaczenie z kolei w czasie II wojny światowej, bo jak wiadomo, wszyscy najważniejsi Piłsudczycy poszli w odstawkę, Sikorski ich wykluczył. Właśnie coś wiemy na ten temat. No, trudno coś wskazać, ponieważ tutaj właśnie cytowany jego biograf Wojciech Markert nie wskazuje na przykład, co robił Sosabowski w maju 26 roku. On był wtedy oficerem sztabu i być może jakby go to w jakiś sposób mógł przeczekać. No, duża część oficerów w jakiś sposób przeczekała. On, główny związek z Piłsudczykami to jest to, że był dowódcą 9. Pułku Piechoty Legionów w Zamościu. Jakby też wielu tych Piłsudczyków było jego przełożonymi, miało o nim różne opinie, ale to jest to też, że oficerowie, jego dowódcy, przełożeni mieli, że to jest świetny organizator, dobry żołnierz, twardo trzyma dyscyplinę, ale coś im w charakterze nie odpowiadało. Trudno powiedzieć, jaki był jego stosunek do Piłsudczyków. We swoich wspomnieniach potem krytykował między innymi pod tym kątem właśnie przygotowania materiałowego do wojny, że Piłsudski się tym nie interesował. Jakby z tego powodu były problemy. Ale też był, podobno był też, miał być też uznawany po prostu za Piłsudczyka, no przez to, że przed wojną awansował i był dowódcą pułku, no jakby w tym establishmencie wojskowym, no zajmował, to był średni szczebel, ale no jakby to już taki bardzo piłsudczykowski. No w związku z tym, że dołączył do Służby Zwycięstwa Polski, która no była formowana przez Piłsudczyków, no bo Piłsudczycy jakby Karaszewicz-Tokarzewski był Piłsudczykiem, może nie takim najbardziej mainstreamowym, ale też pewnie tutaj znajomości odegrały jakąś rolę. To jest ciekawy przypadek, bo też trudno coś powiedzieć potem o jego sympatiach politycznych na emigracji. To też był, nie eksponował ich aż tak bardzo.
Ciekawe, ciekawe. Dobrze, to wydaje mi się, że bardzo dziękuję panu za ten rysunek postaci. Wydaje mi się, że możemy teraz przejść już do samego filmu i też chciałbym podobnie trochę jak z biografią poprosić pana profesora o to, żeby powiedział nam, jakie miejsce film Richarda Attenborough zajmuje, że tak powiem, na szerszym planie takiej batalistycznej filmografii właśnie dotyczącej II wojny światowej. Czy to jest film, który się jakoś szczególnie wyróżnia, czy jest typowy dla swojego czasu, w jakim szeregu filmów możemy go postawić, co jest jego specyfiką, panie profesorze? Tak, no, mamy do czynienia z filmem wyjątkowym rzeczywiście, ponieważ niektórzy historycy kina, czy w ogóle wielbiciele dziesiątej mozy uważają ten film, jeśli nie za najlepszy w ogóle film wojenny nakręcony w historii kina, to jeden z najlepszych. I o wielkości tego filmu świadczy fakt, że znaczy świadczy kilka faktów. No, dla nas jest to takim najważniejszym elementem jest właśnie to, że właściwie był to drugi film w historii zachodniej kinematografii, w której oddano właśnie sprawiedliwość polskim żołnierzom, prawda, polskiej aktywności militarnej na froncie zachodnim. Pierwszym filmem, w którym wspomniano w ogóle o udziale Polaków, było widowisko batalistyczne Bitwa o Anglię z 1963 roku Guya Hamiltona, gdzie wiadomo, wspomniano o udziale pilotów z dywizjonu 303. Nawet muszę trzeba powiedzieć, że ten epizod, on był dłuższy, ale ostatecznie skrócono go do kilku scen bardzo znaczących, w których pokazano umiejętności pilotów w powietrzu, też i polskie słowa padały z ekranu, co też będzie ciekawe, bo i w przypadku O jeden most za daleko też te polskie słowa będą padać na czele z tym słynnym Podaj sznur, prawda, wypowiadanym przez Gina Hackmana, który będzie grał Sosabowskiego. I w zasadzie to był pierwszy film, gdzie polskich żołnierzy uhonorowano. Natomiast właśnie drugim filmem i co czyni ten film właśnie przedsięwzięciem kinematograficznym wyjątkowym, był właśnie film O jeden most za daleko. I to jest, może przeskoczę już do filmu, natomiast o tym tle za chwilę, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ w zasadie tak obiektywnie rzecz ujmując, to generał Sosabowski jest pokazany w tym filmie jako chyba najrozsądniejszy człowiek jakby w sztabie generalnym, który jest tam właściwie taką, oczywiście są te sceny już frontowe, ale znaczącą sceną jest właśnie ta scena opisana zresztą w książce Corneliusa Ryana O jeden most za daleko, zresztą scena jak najbardziej autentyczna, o czym poświadcza chociażby słynny historyk Anthony Beaver w swoim opracowaniu Arnhem i przytacza opis właśnie tej sceny sztabowej, którą później umieścił Cornelius Ryan w swojej książce, gdzie Sosabowski ironicznie się wyrażał na temat całego planu Market Garden, prawda, że jest to taka fantazja wojenna, którą ktoś chce zrealizować, prawda, i która się zakończy tak naprawdę jedną wielką maszynką do mielenia ludzkiego mięsa. Więc O jeden most za daleko, oczywiście to później te sceny frontowe, w których pokazana jest szalona odwaga polskich komandosów, też to, że Sosabowski nie jest właśnie takim sztabowcem, tylko jest po prostu frontowcem, który uczestniczy w tych działaniach bojowych. Dlatego w zasadzie O jeden most za daleko dla nas jest filmem wyjątkowym, bo pokazuje właśnie ten trud polskiego żołnierza i to specjalce, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no budując pomnik w zasadzie bohaterstwu polskiego żołnierza i samemu Sosabowskiemu. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ
Cały film o Jeden most za daleko to jest w ogóle fascynujący film. To możemy o tym filmie gadać do rana, ponieważ jakby geneza tego filmu to była taka, żeby jakby uświadomić współczesnemu widzowi z lat 70. właśnie całą grozę, ale też na swoistą wspaniałość wojny. I Richard Attenborough, wybitny reżyser, wcześniej aktor, który miał swoją wytwórnię filmową, Beaver Film, zajmującą się realizacją ambitnych filmów, no sam był też aktorem, wybitnym zresztą, ale w tym momencie zaczął realizować takie filmy historyczne, które miały tą historię przybliżać współczesnemu widzowi. I to na takich zasadach, żeby ta historia była jakby taka atrakcyjna, że się tak wyrażę, prawda, ale bardzo realistyczna i bardzo jakby zgodna z historią. Wcześniej Przepraszam, panie profesorze, że panu przerywam, ale tak. Jest rok 77, to jest koniec wojny w Wietnamie, wielka klęska Ameryki w Wietnamie, trauma na dziesięciolecia. I nastroje w zachodnim świecie anglosaskim pacyfistyczne. No, tak, jakby ale... wojna, przepraszam, tak. Wojna jest jakby najgorszym tematem, jaki można sobie wybrać na najdroższy film w historii, bo to trzeba powiedzieć, że do 77 roku to jest, jak podają źródła, nie wiem, czy można im do końca wierzyć, jest to najdroższy film, jaki kiedykolwiek został zrobiony. Rzeczywiście widzimy no nieprawdopodobne ilości samolotów, tysiące żołnierzy, którzy rzeczywiście desantują się, a jednocześnie jest to, więc mamy ten splendor wojny, grozę i kolosalną potęgę armii, która rozpala wyobraźnię nastolatków, którzy chodzą do kina, ale z drugiej strony jest to film o klęsce, prawda? To znaczy film, który opowiada o być może największym błędzie w ogóle strategicznym czy operacyjnym tego frontu zachodniego. Więc ja bym powiedział, że same paradoksy. To jest paradoks. Tak, bo właśnie tu dotykamy no niesamowitej rzeczy, ponieważ w historii kina wojennego najwięcej filmów wojennych powstało w latach 40. i 70. W latach 40., gdzie trwała II wojna światowa, trzeba było po prostu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przekonać społeczeństwo do czynu wojennego. Też i Niemcy przecież w III Rzeszy kręcili dużo filmów wojennych. Dużo nie, ale sporo ich nakręcili. Natomiast lata 70., oczywiście wojna w Wietnamie. Na fali wojny w Wietnamie realizowano filmy wojenne. No nie zapomnijmy, że na przykład w 70. roku powstaje monumentalny Patton Schafera ze scenariuszem Coppoli, który miałby jakby przywracać wiarę w zasadzie, prawda, w ten oręż zachodni, który zwycięża tą barbarię. No, ale z drugiej strony jest mecz Altmana. No to jest właśnie ciekawe, że ta dialektyka w kinie amerykańskim obowiązuje. Natomiast jest, możemy powiedzieć tak, oczywiście później Wietnam, klęska, ale nie zapomnijmy o tym, że trwa zimna wojna. I to, czego dotykamy tu w cyklu obrazy też historii. Zimna wojna to jest wojna, w ogóle każda wojna, co widać też dzisiaj, to jest wojna na obrazy. I teraz Blok Wschodni produkuje w latach 60., 70. niesamowitą ilość filmów wojennych i to takich gigantycznych obrazów batalistycznych 1:1. Juri Ozierow robi te swoje pierwsze wielkie filmy wielogodzinne, Żołnierze Wolności 77, wcześniej w szereg też filmów powstaje, no też filmów ambitnych, ciekawych, tak jak oni walczyli za ojczyznę Bondarczuka z 75, ale to są filmy, które mają przekonać świat, że Związek Sowiecki wygrał wojnę, zwyciężył faszystów i dzisiaj powinien wygrać zimną wojnę. I ci patrz. A to już 80. lata, ale w latach 70. zwłaszcza ta batalistyka, atrakcyjne filmy wojenne, które po prostu miały porwać tą batalistyką, prawda? Zresztą to mówimy o Rosji, ale lata 70. przecież gigantyczne, już nie skromne produkcje, ale super giganty historyczne filmy wojenne jugosłowiańskie. Bitwa pod
Sutjeską, czy Bitwa pod Naretwą, gdzie Richard Burton gra Pite, w ogóle superprodukcję, ten Orson Welles w Bitwie pod Naretwą gra, no, możemy się domyślić, że szefa, że dyktatora państwa chorwackiego, więc takie superprodukcje, ale one, to Blok Wschodni, chociaż z tymi filmami jugosłowiańskimi to tak do końca to jest ciekawe, bo tam był element, który nie występował w filmach wschodnich, w filmach sowieckich, a będzie występował w filmach jugosłowiańskich i występował w filmach wojennych robionych na Zachodzie, zwłaszcza przez Amerykanów. Dobrzy Niemcy. To znaczy wiadomo, że naziści, znaczy nie, może tak, że to są odważni żołnierze, którzy walczą w złej sprawie. Prawda? I w filmach jugosłowiańskich to było i to będzie w filmach zachodnich, prawda? Także Wojeden mocno daleko. No, to postać, która grana jest przez Maksymilina Schella, który nie każe rozstrzeliwać jeńców w ogóle, no to jest no, prawie, że jakby mu dali mundur amerykański, no to mógłby być żołnierzem amerykańskim. No tylko, że walczy po prostu po drugiej stronie barykady. Wtedy powstaje przecież Żelazny Krzyż, 77 rok, w Niemczech, w Babelsbergu, w Niemczech zachodnich oczywiście. Sam Peckinpah zaangażowany do realizacji tego filmu, film o froncie wschodnim z punktu widzenia Niemców, prawda? Warszawa 12. To tak, 67, ale i tutaj, a dlaczego ci Niemcy? No bo też chciano, to trzeba te filmy rozumieć właśnie w tym kontekście zimnej wojny. Że Amerykanie, że jakby blok zachodni tymi produkcjami filmowymi miał przekonać właśnie świat, że to nie Sowieci, nie tylko Sowieci wygrali wojnę, ale właśnie Amerykanie, Anglicy, ten trud wojenny żołnierza zachodniego, w tym polskiego, o jeden most za daleko, zwyciężył Hitlera, prawda? Ale akurat nie w filmie, o którym mówimy dzisiaj. Ale tam, filmie akurat przegrywają. Ale przegrywają właśnie, to jest ciekawe, z Niemcami przegrywają, bo wtedy w połowie lat 70. Jak wiemy, na tapecie była sprawa wzmocnienia baz amerykańskich w RFN-ie. W kilku miejscach, prawda? I chodziło o to, żeby pokazać, że no ci Niemcy jednak no wtedy byli za Hitlerem i tak dalej, ale w gruncie rzeczy to są odważni ludzie i trzeba ich naprostować i oni będą z nami, jak im się pokaże właściwy kierunek. Więc to jest taki przykład sprytnego filmu, który pokazuje, że no przegraliśmy, ale i tak wiadomo, że wygraliśmy, czyli że myśmy byli dobrzy, ale Niemcy też byli odważni i jakby tu każdy wygrywa i każdy przegrywa, o tak to powiem, prawda, że to jest idealny taki film, który właściwie każdego mógłby zadowolić, oprócz Sowietów, bo tam ich nie ma. Więc Sowieci... Panie profesorze, to teraz już wracając do samego filmu Attenborough, chciałem zapytać, jak w tym filmie pokazany jest generał Sosabowski. Już trochę pan powiedział, że on jest właściwie, można powiedzieć, zbudowana jest taka opozycja, cała ta wierchuszka brytyjsko-amerykańska różnych dziwnych, przeambicjonowanych, często lalusiowatych oficerów, w których gra zresztą plejada aktorów, bo mamy Shona Connery, mamy Roberta Redforda, mamy Antoniego Hopkinsa, Dirka Bogarda, no, który jednego z najwybitniejszych w ogóle tamtego czasu aktorów, Michaela Caina. Dokładnie. A z drugiej strony jest ten Sosabowski. Znaczy oni wszyscy prowadzą do klęski, a on jeden niesympatyczny, skrzywiony, naburmuszony, ale on ma rację w rezultacie. To jest taka opozycja. Czy pan się zgodzi z tym? Jak najbardziej. Z tym, że tutaj wprowadziłbym jedną poprawkę, bo w ogóle to bardzo ciekawe, bo Attenborough, który no nie możemy sobie wyobrazić lepszego wyrazu brytyjskości w kinie, prawda? To był przecież otrzymał tytuł szlachecki, ale on w swoich filmach historycznych to tak patrzył z ukosa trochę na Imperium Brytyjskie, na Brytyjczyków. No, dość powiedzieć, że zrobił film Gandhi, prawda, który jest tam przecież scena masakry Hindusów w czasie protestu solnego. I to jedna z najbardziej przerażających scen, która pokazuje bezwzględność Brytyjczyków. Także on tak no, w sposób taki dość krytyczny jakby podchodził właśnie do tego napuszenia
przepraszam słowo, nabzdyczenia, że się tak wyrażę, elit brytyjskich. Nie ma w nim sentymentu za imperium. Tak nie ma, powiem. Znaczy inaczej, nie ma za całym imperium, nie ma, ale za ludźmi, którzy dzięki temu imperium rzeczywiście wznosili się na szczyt szlachetności, jest tęsknota. I tutaj na przykład wymieniliśmy Shona Connery'ego w tym filmie. To jest ciekawa sprawa, ponieważ Sean Connery miał pierwotnie zagrać Sosabowskiego. Zresztą był też drugi aktor, który miał grać Sosabowskiego. Taki dość ciekawy aktor, charakterystyczny, który kojarzy się właśnie z rolami Brytyjczyków. W filmie Wzgórze grał. Przypomnę sobie nazwisko. W każdym razie, ale okazało się, że Sean Connery jest bardzo podobny właśnie do generała Urquharta, prawda? 1:1. Więc Attenborough stwierdził, że no trzeba wziąć Connery'ego do tej roli. I teraz tu poszukiwano roli Sosabowskiego, nawet mało kto tym wie, ale szukano polskiego aktora. To były takie, tak na marginesie, dwie wyprawy zachodnich filmowców w latach 70. Visconti szukał Tadzia w Krakowie i brytyjscy filmowcy przez ambasadę szukali dobrego aktora, który mógłby zagrać Sosabowskiego. No padały różne nazwiska. No, podobno w Hollywood mieli tylko Joannę Pacułę wtedy. wtedy to raczej tylko Kapera, który robił muzykę, i Polańskiego jeszcze. No. Natomiast Hackman się objawił, kiedy na topie był, ponieważ po występie w filmie Francuski Łącznik, prawda? Tutaj zabłysnął tą rolą tego policjanta Papaja do Doyla. No, akurat tak się składa, że archetyp Polaka w kinie amerykańskim to jest policjant, prawda? Taki chamski, ale skuteczny policjant, prawda? I być może próbowałem dotrzeć jakby do genezy zaangażowania Hackmana. No nie dotarłem, ale może tędy szła droga myśl, prawda, Attenborough, żeby go zaangażować. Ciekawe, panie profesorze, są pierwsze słowa Hackmana, czyli Sosabowskiego w tym filmie, który mówi: ja jestem Polakiem, niektórzy mówią, że jestem inteligentny. No to jest ewidentnie nawiązanie do tego, do Polish jokes. No oczywiście, tak. Do tego stereotypu Polaka, który po prostu musi być głupi, no, musi być głupi, prawda? Więc on na samym początku rozwiewa wątpliwości. Mówi: ja jestem Polakiem, ale... Tak, mimo że jestem przeciwko całemu sztabowi, to właśnie ja mam rację. Dokładnie, ale też mówi piękne słowa, to po prostu geniusz, tego nie ma w książce, ale jest to dopisał scenarzysta William Goldman, wybitny scenarzysta amerykański, który dostał Oscara za Butcha, Cassidy'ego i Sundance'a Kida, który nie tego przeczytał książkę Cornelusa Ryana, bo jak pisze w swojej książce Przygody scenarzysty, że on czytał wszystkie dokumenty poświęcone Arnhem, wszystkie. I łącznie też i z książkami Sosabowskiego, które były wydawane na rynku anglojęzycznym. I tam Hackman mówi tak, właśnie swoje wątpliwości wygłasza, ale je podsumowuje takim głosem: mniejszość nie ma posłuchu. Zdanie mniejszości się nie liczy. I to jest właśnie jakby, w tym jest cały dramat Sosabowskiego, w tym jest cały dramat Polskiej Brygady Spadochronowej i też w tym jest cały dramat tego, co było po wojnie, prawda? Kiedy nie pozwolono Polakom defilować w defiladzie zwycięstwa, a Sosabowski, jak i inni wielcy dowódcy polscy żołnierze musieli zajmować się pracą fizyczną, żeby przejść. Do tego za chwilę dojdziemy, a teraz chciałem zapytać doktora Leszkowicza o to, czy według pana film właściwie, zgodnie z prawdą historyczną, przedstawia istotę konfliktu pomiędzy generałem Sosabowskim a jego przełożonym generałem Browningiem, który no jakby zleca mu zadanie, którego gra Dirk Bogarde. Tutaj ten konflikt miał kilka wymiarów. Taki chyba najbardziej wyrazisty z jakby samej wypowiedzi filmowej to jest ten
Właśnie jakby to krytyczne spojrzenie. Tutaj w samym filmie nie pada informacja o tym, że Sosnowski został zdymisjonowany. I to między innymi dzięki działalności Browninga, który po prostu zrobił z niego kozła ofiarnego, bo no, co prawda w tej jednej z ostatnich scen chyba, w której generał Urquhart wraca z frontu z podarnym do kwatery Browninga i rozmawiają i Browning mówi, no Monty jest zadowolony, tak? 90% sukcesu, tak? Ale no wiadomo było, że ta operacja się zakończyła klęską. Sosabowski został przecież za to zdjęty. Browning po prostu napisał na niego donos do swoich przełożonych i Brytyjczycy naciskali, żeby Sosabowskiego zdjąć ze stanowiska, co było też ingerencją w polskie decyzje wojskowe. To tutaj jakby ta wiedza pozafilmowa jest przydatna, ale jakby tutaj ten aspekt właśnie tego, że trzeba było znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego i wybrano Sosabowskiego, przyczepiając się do różnych jego działań jakby pod Arnhem, wyolbrzymiając je. Tutaj jakby jest też ten drugi aspekt, ponieważ już trochę głębszy. W tej pierwszej scenie, o której mówimy, Sosabowski rzeczywiście siedzi z boku i jakby to też jest jego relacji z tej odprawy dowódczej. Tu warto dodać, że Cornelius Ryan rzeczywiście czytał tą jego książkę Najkrótszą drogą, która została wydana po angielsku. Jakby to widać, że on tą jego narrację przyjmuje i wykorzystuje. Tam jest dużo, jakby to wkładane te takie wypowiedzi czy sytuacje, no to są sytuacje opisywane przez generała we wspomnieniach. Że on siedzi tak rozgniewany, właśnie może trochę naburmuszony. Tu jakby w rozmowie przed audycją zwróciliśmy uwagę na to, że to jest ten kontekst właśnie tego, że generał Sosabowski kilka miesięcy przed operacją Market Garden dowiedział się, że jego brygada nie weźmie udziału w tym planie powstania powszechnego, że zostanie wykorzystana po prostu przez Brytyjczyków w ramach pierwszej armii powietrzno-desantowej. Potem 1 sierpnia wybuchło powstanie. Pamiętajmy, że w pierwszej brygadzie, samodzielnej brygadzie spadochronowej wybuchł protest żołnierzy, oni odmówili zjedzenia posiłku, ponieważ wiedzieli, że przygotowali się przez kilka lat na pomoc w Warszawie i na to do tej Warszawy nie lecą. Jakby to jest taki, trudno powiedzieć na ile scenarzyści, twórcy filmu jakby tutaj chcieli pokazać to, że Sosabowski wie, że w Warszawie dogasa już powstanie, w którym on miał wziąć udział, i iść mu na pomoc, a jest wykorzystywany właśnie przez Brytyjczyków do ich takiego poronionego pomysłu operacyjnego. To też jest ten kontekst, chociaż właśnie film zwraca bardziej właśnie uwagę na to, że Sosabowski jest przedstawiony jako ten jedyny sprawiedliwy. Tam można się zastanawiać, że tutaj Amerykanie też potem jakoś tak przeglądają na oczy, Gavin zwłaszcza z 82. Dywizji, ten oficer brytyjski grany przez Michaela Caina też jakby jest taki, ta scena kończąca na tej wieży w Nijmegen, gdzie oni rozmawiają, że to po prostu co się stało, dlaczego tak nie wyszło, no ale właśnie tutaj ten wątek Sosabowskiego jako jedynego sprawiedliwego i w związku z tym niechętny mu Browning, no to chyba jest ten główny wątek. Czyli ja mam wrażenie, że scenarzysta, jakby nie był wybitny, nie miał zaufania jednak do inteligencji, do kompetencji widza
i rozegrał ten konflikt na poziomie psychologicznym, to znaczy pokazał Hackmana, który był sceptyczny, naburmuszony, niechętny, taki właśnie nastroszony, najeżony, bo taki był właśnie Polak dziwak, a z drugiej strony był paniczykowaty, wypielęgnowany generał brytyjski, który był takim lalusiem sztabowym, pupilem marszałka Montgomery'ego, chciał mu się podlizać, chciał, że tak powiem, na wyprzódki realizować jego wizję. To jest oczywiście, to się dobrze ogląda, natomiast w moim przekonaniu to zniechęcenie czy frustracja Sosabowskiego wynikała właśnie z tego, że film zaczyna się na 7 dni przed operacją, czyli około 10 września możemy to wyliczyć. No to jest właśnie tak, jak pan słusznie powiedział, no 10 września to już jest zdecydowanie dogasające, czy dobijane, dożynane powstanie warszawskie, i Polacy, jak kula ziemska długa i szeroka, byli w rozpaczy po prostu, byli w rozpaczy, bo wiedzieli, co się dzieje z ich stolicą. Tą stolicą, której Sosabowski bronił bohatersko w 1939 roku. Tą stolicą, w której walczył jego syn Stanisław Janusz Sosabowski i stracił wzrok. Został inwalidą wojennym do końca życia. I to jest jakby kontekst tego spotkania sztabowego. Jakby gdyby widzowie wiedzieli, jaki ciężar na barkach niesie ze sobą generał Sosabowski, to by w ogóle inaczej to wszystko odebrali. A ponieważ tego nie wiedzą, a Goldman, scenarzysta, stwierdził, że nie warto tego tłumaczyć, bo film straci po prostu całą dynamikę, żeby się zagłębiać jeszcze w jakiś partykularny los jednego z narodów wschodnioeuropejskich, to przez to mamy właśnie taki dosyć spłaszczony, strywializowany obraz tego antagonizmu. Ten antagonizm moim zdaniem miał dłuższe korzenie, a potem konsekwencje dla Sosabowskiego opłakane, bo został w rezultacie pozbawiony dowodzenia brygadą spadochronową. Może powiedzmy coś na ten temat. Dlaczego? Jak to się odbyło? Jak wyglądała ta procedura pozbawiania? Czy ja mogę jeszcze generała? Słówko, proszę najmocniej, jedno słówko na temat filmu. Otóż jakby sprawa Warszawy, wiadomo, nie jest wyeksponowana, ale ja zakładam, że Goldman, który czytał wszystko o bohaterach swojego filmu i tak dalej, miał świadomość tego. I proszę zauważyć, że tu mówimy o wyjątkowości filmu O jeden most za daleko. Ale co mi z jego świadomości, jak ale jest, w filmie? No ale, jest film, ale zobaczmy, jest w filmie obraz jakby ofiar cywilnych, ten obraz na końcu tych uchodźców, którzy z tego Remagen chyba, prawda, uchodzą, ciągnąć ten wózek. Czy to nie przypomina nam właśnie tych rzeszy warszawiaków, których wygoniono po zniszczeniu Warszawy, prawda? I tutaj jakby ten film wchodzi na taki diapazon uniwersalny, który nie tylko dotyczy tak, właśnie... Tak, ale trudno, żeby widzowie domyślali się, że chodzi oczywiście, o Warszawę, oczywiście. Jeżeli nazwa Warszawy w ogóle nie pada. Oczywiście. Piotrze, proponuję dobrze, zakończyć jedźmy dalej. Dywagację. Ja dobrze, wiem, że bronisz Goldmana, ale po prostu znaczy nie ma tego filmu. To my Polacy to wiemy. Ja wrócę do kwestii dobrze. Historycznej, dobra. Czyli pozbawienia... Znaczy tej potwornej niesprawiedliwości, która się generałowi Sosabowskiemu przydarzyła. Znaczy, gdyby pan, panie doktorze, zechciał przybliżyć trochę fakty związane z pozbawieniem dowództwa Sosabowskiego. Mhm. Jakby może zaczynając od końca, tak? Czyli od tego, że on w grudniu 1944 roku ostatecznie zostaje zdjęty z dowodzenia. Wykorzystano tutaj, tak jak też tego w filmie nie ma, bo jakby to w ogóle jakby jest w jakimś sensie zawieszona ta kwestia
końce bitwy pod Arnhem, ponieważ jakby w końcu alianci, tutaj jakby ta brawurowa rola Roberta Redforda, zdobywają most w Nimeguen niewysadzony i potem jest ta scena, że te czołgi brytyjskie stoją, ponieważ czekają na piechotę i jakby tego, to nie rozumie się do końca, dlaczego oni nie ruszyli na to Arnhem. W rzeczywistości jeszcze w kolejnych dniach rzeczywiście wstrzymano, wyhamowywano działania aliantów tego 30. Korpusu Horrocksa. Był plan tego, żeby i Polacy, i też piechota brytyjska pod Arnhem przez Rensie desantowała na pomoc rzeczywiście dobijanej, wyżynanej pierwszej powietrzno-desantowej brytyjskiej. Warto dodać to jako taka zupełna ciekawostka. Wraz z żołnierzami Urquharta walczyli również tam Polacy. Dywizjon, o ile pamiętam, dywizjon przeciwpancerny zrzucony na szybowcach, który tam, on został zrzucony chyba 19 czy 18, nie, 19 razem, 19 września i odegrał bardzo ważną rolę, ponieważ dostarczono na tych szybowcach działa przeciwpancerne, którymi się mogli ci Brytyjczycy bronić. To jest szczegół, ale jakby też, który pokazuje tutaj to, jak Polacy odegrali ważną rolę w bitwie o Arnhem. Sosabowski już miał wtedy świadomość, że to po prostu będzie wykrwawianie, że to się nic nie da, nie da się nic sensownego zrobić, ponieważ ta bitwa się nie potoczyła tak, jak się miała potoczyć. I właśnie Browning wykorzystywał różne wątpliwości. Sosabowski już po tym, co się wydarzyło z jego brygadą pod Arnhem, był jakby bardzo sceptyczny do tych planów i postanowił też oszczędzać swoich żołnierzy, jakby nie szafować ich krwią nadaremno, jakby też starał się być asertywny wobec swoich przełożonych brytyjskich. Czy alianckich ostatecznie jakby z tego ulepiono jakby ten zarzut, że Browninga, że Sosabowski to po prostu był jednym z winnych tego, że pod Arnhem się nie udało. Tam w jego takim meldunku do szefa Imperialnego Sztabu Generalnego marszałka Alan Broke'a jest takie stwierdzenie, że nie można odebrać generałowi Sosabowskiemu zasług w organizacji brygady, że wykazał się hartem ducha, jakby świetnymi zdolnościami organizacyjnymi, ale pod Arnhem sobie nie poradził i to jest bardzo istotne, należy kogoś młodszego, bardziej operatywnego z brygady awansować na jej dowódcę, powierzyć inne zadanie Sosabowskiemu. Jakby i wskazano nawet kilku kandydatów. No i wtedy też rozpoczęły się naciski na szefa sztabu naczelnego wodza, czyli generała Kopańskiego, na to, żeby Sosabowskiego zdjąć. Równolegle starano się włączyć, jakby podporządkować pierwszą brygadę dywizji brytyjskiej powietrzno-desantowej. To jest jeszcze jeden problem. Pamiętajmy, że w ostatnich dniach września zostaje zdjęty, zdymisjonowany z funkcji naczelnego wodza generał Kazimierz Sosnkowski. Nowym wodzem naczelnym zostaje generał Tadeusz Komorowski jako dowódca walczącej Warszawy. On jako naczelny wódz trafia de facto do niewoli, on nie podejmuje swoich obowiązków. Po paru miesiącach dopiero jego obowiązki zaczyna pełnić generał Władysław Anders. Brakuje też po prostu naczelnego wodza, który też mógłby w jakiś sposób być może Sosabowskiego bronić. Kopański tutaj był zbyt miękki wobec Brytyjczyków. Sosabowskiemu jakby starano się oddać honor, pokazać, że w jakiś sposób się go broni, że docenia się jego zasługi, natomiast jakby fakty tutaj budziły jego frustrację, bo ostatecznie został zdjęty, został na stanowisko inspektora jednostek tyłowych, utworzone dla niego w ogóle, po to, żeby
dać mu kopa w górę, natomiast jakby odsunąć go na bok. To on gdzieś pisał o tym, że to jest to całe to dowództwo, to jest on, jego adiutant i kierowca. Więc no został odsunięty, ale w zasadzie cały czas również interweniował u prezydenta Raszkiewicza. Prezydent Raszkiewicz też starał się mu docenić go, a jednocześnie nie pomóc mu. No to jest ten problem i rzeczywiście Sosabowski chyba do końca życia walczył o swoje dobre imię. No też w ten sposób należy czytać jego wspomnienia, czyli najkrótszą drogą, czyli o operacji pod Arnem, ale też jego wspomnienia z całego życia, czyli wydane później tuż przed śmiercią Droga wiodła ugorem. Panie doktorze, a powody, dla których z Sosabowskiego uczyniono kozła ofiarnego tej nieudanej operacji Market Garden, są oczywiste. No, on po prostu był właśnie był mniejszością, więc można było na niego zwalić winę. I był pewnie nie za bardzo lubiany, więc też nie miał protektorów żadnych. Natomiast pytanie, jak do tego odniosła się, jak polska armia, to znaczy jego koledzy, wyżsi oficerowie, jego żołnierze, czy również mieli do niego o coś pretensje, czy jakby przyjęli tę brytyjską narrację, czy mieli poczucie, że dobre imię ich dowódcy jest szargane tutaj w tym wypadku? No to znowu jest różnica pomiędzy żołnierzami, a tymi nawet oficerami brygady, tymi starszymi oficerami, jego następcami w dowodzeniu, no bo to mogły być dwie jakby to zaakceptowanie tego de facto. Tam był też zwłaszcza z pułkownikiem, z drugim dowódcą, pułkownikiem Rawiczem, był między innymi już w 1945 roku konflikt o to, że Sosabowski odwiedzał brygadę. Odwiedzał brygadę, ponieważ to było jego dziecko. Jakby to było jego dzieło życia. I on jakby czuł się też odpowiedzialny za żołnierzy. On był surowym, ale dobrym dowódcą. I jakby to był problem, i jakby w tym momencie to psuło opinię, znaczy psuło pracę tej nowej, nowemu dowództwu, jak uznano, że to są problemy, tak? Był konflikt o to, że Sosabowski odwiedzał brygadę. Ci oficerowie mogli w jakiś sposób, bo trudno powiedzieć, jakby jak oni do tego podeszli, jakby można dwie motywacje odtwarzać. Jedno to jest chęć zachowania brygady jako dziecka Sosabowskiego, no jakby bez starego, ale ten duch podtrzymać, jakby zachować jakby tą wartość, no ale też wykorzystanie do tego, o czym mówiliśmy, tak? On nie był lubiany nawet przez podwładnych, bo był wymagający, też potem, on potem już po wojnie w Związku Polskich Spadochroniarzy toczył no takie wojenki właśnie z tymi swoimi następcami, z tymi wyższymi oficerami, którzy po nim przejęli brygadę, no bo walczył o swoje dobre imię. Oni też nie byli mu dłużni. Przecież na początku 50. toczył się przed sądem honorowym tego Polskiego Związku Spadochroniarzy no, sprawa na temat sprawa Sosabowskiego, ponieważ zarzucano mu, że po wojnie, kiedy sprowadzał swojego syna na zachód, jego syn Stanisław Junior, Stasinek, oficer Armii Krajowej, jeden z dowódców w oddziale dyspozycyjnym AKDW Warszawskiego, więc jakby śmietanki konspiracji, dowódca kompanii w Powstaniu Warszawskim, który w nocy 4 na 5 sierpnia zostaje ciężko ranny w twarz, traci wzrok i ma twarz zniszczoną po prostu bliznami i on zostaje przy pomocy ojca sprowadzony na zachód. Sosabowski za zgodą swoich przełożonych jakby rozmawiał z ambasadą
Polską w Londynie, ambasadą rządu warszawskiego podporządkowanego komunistą, tak? No po to, żeby temu synowi pomóc, jakby udało się. On nie odzyskał wzroku, natomiast jakby był lekarzem i tam jakby, bo on studiował medycynę przed wojną i też jakby tam do 2000 roku żył, pracował i był świetnym lekarzem. Ale potem w latach, na początku lat 50. wyciągnięto mu to, no, że on w zasadzie kolaborował z komunistami, ale no, wyciągnięto mu to po to, właśnie przez tych oficerów, jego podkomendnych i następców, no właśnie po to, żeby odegrać się na stary. No i to jest niestety przykład tego, jak działało, jak funkcjonował polski Londyn w czasie wojny i po niej, no, że to po prostu oprócz heroizmu też było po prostu polskie piekiełko. Może powiedzmy jeszcze parę słów o życiu generała Sosabowskiego w Anglii po wojnie. Podobnie jak generał Maczek, jak wielu innych wyższych oficerów, no, żył w biedzie. Generał Maczek był barmanem. Z tego co wiem, to generał Sosabowski był magazynierem w fabryce telewizorów. Co wiemy o jego życiu, jak wyglądała jego codzienność? To jest ciekawe, że on też o tym napisał we wspomnieniach, Droga wiodła ugorem. On jakby tam pokazał jakby ten swój ciężki powojenny los. Został zdemobilizowany w roku 1948. To jest największy problem. No. On całe życie nosił mundur, był żołnierzem i on potrafił dowodzić, stawiać zadania, pisać meldunki i tak dalej, i tak dalej. Nie miał żadnych umiejętności konkretnych, które mogły mu się przydać w Wielkiej Brytanii. Nie miał też tego kapitału społecznego. Paradoksalnie dużo lepiej sobie radzili czy szeregowi podoficerowie, czy młodsi oficerowie, no bo oni no byli młodsi, mogli w jakiś sposób rozpocząć nowe życie. No, 50-paroletni generał, który całe życie nosił mundur, no, było to dla niego trudne. W roku 1948 jest zdemobilizowany za zaoszczędzone pieniądze i to zapowiadało, że coś się uda. On wraz z innym Polakiem znajduje okazję za tanie pieniądze wyprzedawano dom, który zajmowany był przez Kanadyjczyków albo australijskich oficerów w Londynie, w dobrej dzielnicy. Za tanie pieniądze udało im się kupić tą kamienicę, odremontować ją, jakby zadbać i sprzedać z zyskiem. I wydawało się, że generał Sosabowski będzie miał środki na dalsze funkcjonowanie godne. Natomiast biznes, który zainwestował też ze swoim podkomendem z brygady, to była firma tapicerska, renowacja mebli, jakby też produkcja mebli. Okazało się, że no, nie wyszło, tak? Ten biznes zupełnie nie wyszedł, pieniądze przepadły. Trzeba pamiętać też o tym, co też jest bardzo ważne dla tego kontekstu losów generałów. Wielka Brytania po wojnie to jest państwo naprawdę biedne. Albo nie państwo, ale życie powojennej Wielkiej Brytanii to jest bieda. To przez długie lata jest jeszcze reglamentacja, gospodarka, która strasznie ucierpiała w czasie II wojny światowej, bardzo powoli się odbudowuje. I też po prostu dla Polaków też nie ma pracy. I to też jest jakby kontekst. Oprócz tego, że oni nie mieli praw emerytalnych, nie mieli za bardzo możliwości, żeby z tego skorzystać, Sosabowski de facto był bezpaństwowcem. Ponieważ on nie został pozbawiony obywatelstwa, natomiast nie miał dokumentów, nie miał paszportu polskiego, nie zgłosił się po paszport brytyjski. Ta firma tapicerska upada i Sosabowski po prostu zostaje magazynierem przez kilkanaście lat. Pracuje 17, ciężko fizycznie. Tak, przez 17 lat ciężko pracuje fizycznie, cały czas na stojąco, nosi paczki, wydaje paczki, sprząta, jakby zajmuje się magazynem. On też jakby ze swoimi współpracownikami, ci współpracownicy być może nie wiedzieli, że pracują razem z bohaterem bitwy o Arnhem, z generałem brygady. On dla nich był po prostu Sosabowskim albo Stanem.
jakby prowadził podwójne życie w pewnym sensie, ponieważ pracował jako fizyczny pracownik, a po godzinach w niedzielę no, był patronem środowiska kombatanckiego bardzo, bardzo prężnego. Nie udaje mu się znaleźć pracy lepszej. On pisze prośby o przyjęcie, próbuje składać papiery do polskiej sekcji BBC, do Radia Wolna Europa, też do firm brytyjskich, ale on po prostu jest w wieku no, przedemerytalnym, nie jest Brytyjczykiem, nie ma kwalifikacji, no i tej pracy nie znajduje. W zasadzie w 1966 roku został zwolniony w związku z redukcją etatów w tej firmie i rok później umiera na serce. On też wcześniej przeszedł zawał. Umiera 25 września 1967 roku i co ciekawe, to też trochę pokazuje to, jak on miał nieoczywiste, ale trudne do sprecyzowania poglądy. On bardzo szybko, zgodnie z jego wolą, zostaje przetransportowany do kraju i złożony w rodzinnym grobowcu na Powązkach, no razem, nie wiem, czy z żoną, która zmarła wcześniej, on też jak miał potem drugą żonę przed śmiercią, ale też z młodszym synem Jackiem, i zostaje pochowany z asystą wojskową. Są zdjęcia żołnierzy Sił Zbrojnych PRL, którzy niosą trumnę z generała Sosobowskiego na Powązki. Jakby z pełnymi honorami, jakby z udziałem kombatantów, jakby tak trochę ponad podziałami, nazwijmy to. Dlaczego mówię, że nie te poglądy nie sprecyzowane? Ponieważ jakby on był krytyczny wobec komunistów, natomiast wydaje się, że jakby że uznawał czy realia, może nie tyle realia, ale jakby, że Polska, no, że Polska nie jest w Londynie, tylko Polska jest między nad Wisłą i że jakby tam jest te sprawy narodowe się toczą. Przykładem tego jest chociażby to, że on na początku 60. złożył pamiątki po sobie oraz brał udział w przekazaniu do Muzeum Wojska Polskiego pamiątek swoich i brygady spadochronowej, dzięki czemu ta brygada też została w bardzo oględny sposób pokazana na ekspozycji Warszawskiego Muzeum. No tak, można powiedzieć, że w oczach niezłomnych z Londynu był mięczakiem, czyli liberałem, ale z drugiej strony jednak nie zdecydował się na powrót do kraju, idąc w ślady na przykład Cata Mackiewicza czy Melchiora Wańkowicza, prawda, którzy po 56 roku jednak zdecydowali się powrócić zresztą z różnymi przygodami, bo jeden i drugi miał przygody z PRL-owską bezpieką. Ale tak, ale oficerowie po 56 roku raczej nie wracali, to jest istotne, bo też wiedziano, że no, to była chyba solidarność też zawodowa i właśnie też to, że powrót oficera, bo oficerowie wrócili w latach 40., potem byli w większości represjonowani, nie ma specjalnie dużych powrotów po 56 roku. Też nie chciano jakby legitymizować tego systemu aż tak bardzo. W sumie tragiczna postać, smutna i tragiczna, biorąc pod uwagę jego zasługi dla Polski i no, wielkie czyny, których dokonał, które zostały w jakimś sensie docenione dopiero po śmierci, bo przecież po śmierci został kawalerem Orła Białego, wprawdzie późno, w 2018 roku, ale otrzymał to najwyższe odznaczenie państwowe. Dostał też orzeł, jedno z najwyższych odznaczeń wojskowych holenderskich, od królowej Beatrix, królowej Holandii. I rzeczywiście lista odznaczeń wojskowych, honorów, które za życia i po śmierci zgromadził, no jest imponująca. Właściwie z trudem można tutaj znaleźć analogię. Ja jeszcze chciałem zapytać profesora Kletowskiego, żeby nam ten kontekst filmowy za daleko nie oddalił. Kto jeszcze z bohaterów wojennych właśnie tego frontu zachodniego według ciebie zasługiwałby na taki portret filmowy właśnie? Kto z generałów czy dowódców według ciebie tutaj
nie został sportretowany, a powinien. No tutaj można powiedzieć cały wachlarz z wielkich postaci. Ja może tylko dodam do kwestii generała Sobowskiego bardzo ciekawy dokument, który jest zresztą do obejrzenia w sieci pod tytułem Honor generała. W reżyserii Joanny Pieciukiewicz z 2007 roku w sposób taki bardzo rzetelny pokazuje właśnie życie i działalność generała. Punktem wyjścia właśnie do rozważań jest też właśnie ta kontrowersyjność postaci generała wynikająca właśnie z jego takiej właśnie polskiej rogatej duszy, bym powiedział, prawda, która też z tego, z takiego dążenia do doskonałości, że się tak wyrażę, wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim. Także tu polecam ten bardzo ciekawy dokument. Natomiast takie postacie jak generał Maczek, prawda? Przecież szlak bojowy generała Maczka, jego pancerniaków, to aż się prosi o film pełnometrażowy. Znaczy, przypomnijmy, że powstał znakomity dokument. Film dokumentalny, tak, oczywiście. Rafała Geremka. Tak, jest. Rafała Geremka, Niezwyciężony. Z inscenizacjami aktorskimi, prawda? Moglibyśmy sobie wyobrazić taki film, gdzie inscenizacje aktorskie swoją drogą, ale i inscenizacje działań wojennych odtworzone byłyby właściwie. No to byłby rzeczywiście bardzo ciekawy film. Tutaj głównodowodzący generał Anders na przykład, prawda, czy generał Sosabowski, przepraszam, Sosnkowski, albo na przykład generał, jeśli chodzi o Andersa, prawda, czy generał Sikorski, prawda. Owszem, generał Sikorski był bohaterem filmu, tutaj trzeba gwoli ścisłości historycznej wymienić tytuł Śmierć w Gibraltarze z 1983 roku w reżyserii Bogdana Poręby. No film dość kuriozalny, ponieważ mimo dość realistycznego przedstawienia postaci generała, no film był stezą, znaczy tezą tego filmu było założenie, że brytyjski wywiad zabił generała, ponieważ chciał się dogadać z RR. I to w sposób taki, bardzo bym powiedział, epicki. Z udziałem Polaków. Otóż to. Ale no, trzeba przyznać, że te realia zostały otworzone dość sprawnie i gdyby nie narzucona z góry teza, to mielibyśmy dość ciekawy film od strony takiej faktograficznej. Ale film, nawet serial czy film, który by pokazywał postać generała Sikorskiego od czasów przedwojennych, od konfliktu właśnie z Piłsudskim przez właśnie budowanie armii, aż po tragiczny finał, który czeka na rozwiązanie w zasadzie, bo przecież te akta, które są w archiwach MI6, są wciąż utajnione, prawda? Więc jak najbardziej. Natomiast także generał Maczek, generał Anders. Też myślę, że powinno się oddać też sprawiedliwość żołnierzom, nie tylko dowódcom, ale i żołnierzom. I dlatego ja na przykład nie rozumiem sytuacji, gdzie Czesi mają dwa filmy o Monte Cassino, podczas gdy my nie mamy żadnego, prawda? I to woła o pomstę do nieba, prawda? Bo mamy książkę Wańkowicza. Książkę, która byłaby, no, która byłaby, nawet ta książka byłaby materiałem na realizację ciekawego filmu, więc też z pewnością żołnierze, którzy szli tym szlakiem bojowym zachodnim, tutaj wywołają taką produkcję filmową. No, na szczęście mamy symbolicznie przynajmniej tego Sosabowskiego i Gina Hackmana, i on powinien jakby świecić przykładem właśnie nie tylko oczywiście dla zachodnich filmowców, bo nie mają obowiązku robienia filmów o nas, a że zrobili nam taką przyjemność, to chwała im za to. Natomiast powinniśmy na swoim podwórku dbać o to, żeby takie postacie były uwieczniane w produkcjach dziesiątej muzy, bo to jest bardzo ciekawy, nie tylko lekcja historii, ale po prostu bardzo atrakcyjny temat na świetny film. Nie pamiętamy o tym niestety.
Jest jedno pytanie od naszych widzów do profesora Kletowskiego. Dlaczego ten film Attenborough został tak niedoceniony przez festiwale filmowe, przez różnego rodzaju gremia? Tak, no. Przy tej skali zaangażowania, też no, rozmachu batalistycznym, no, film wyraźnie niedoceniony. To znaczy, zagłębiłem się w ten problem, bo o ile sami Brytyjczycy go docenili, bo miał kilka nagród BAFTA, prawda, czyli Brytyjskiej Akademii Filmowej. Nagrodzono aktorstwo, nagrodzono stronę techniczną, prawda. Natomiast rzeczywiście, no, jeśli chodzi o nominacje oscarowe, to Oscary w ogóle, no to wielki przegrany w gali oscarowej z 1997 roku. Ja myślę, że tutaj dotknęliśmy tego problemu. Tutaj jakby na początku naszej rozmowy na temat recepcji, czy właśnie pozycjonowania tego filmu w kinie lat 70. Hollywood w latach 70., druga połowa lat 70. to był Hollywood, gdzie w zasadzie te tendencje pacyfistyczne właśnie, te tendencje powiedzmy odwracania się od problematyki wojennej, batalistycznej były bardzo, bardzo wyraźne. Jeżeli weźmiemy taki słynny konflikt między dwoma filmami, które walczyły o Oscary w 70., żebym nie skłamał, 6 roku, czyli Łowca Jeleni i Powrót do domu, prawda? No, nawet jeżeli Łowca Jeleni był robiony pokazało wojnę w Wietnamie z perspektywy konserwatywnej, powiedzmy prawicowej, no to też pokazywał wojnę jako coś ohydnego, prawda? Świnie zjadające trupy żołnierzy. A z drugiej strony powrót do domu z Jane Fondą i Johnem Voightem już z pozycji superliberalnych, prawda? Czyli wojna tak naprawdę nie jest niczym chwalebnym, tylko jest fabryką produkującą kalekich żołnierzy, kalekich ludzi. Więc w tej atmosferze no, nagrodzić film, który oczywiście on pokazuje klęskę, ale też, no, jak mówię, jest takim sprytnym filmem, bo pokazuje, że przegraliśmy, ale wygraliśmy, bośmy dzielnie walczyli, prawda? A że głupi byli dowódcy, no to już nie nasza wina. To on raczej nie miał prawa się przebić jakby przez no, powiedzmy właśnie takie spacyfikowane, dobre słowo, właśnie elity hollywoodzkie, które w tym czasie nagradzały swoje kino. To jest inna sprawa, że lata 70., jak wiemy, to było było kino Swobodnych Jeźdźców, Wściekłych Byków, najlepsze kino amerykańskie, stawały w szranki filmy, które dzisiaj są klasykami, w jednym rozdaniu Kabaret, Lot nad Górczym Gniazdem, Taksówkarz, także nie było miejsca właśnie na produkcję z zewnątrz, ale spokojnie tutaj kino brytyjskie nie odpuściło w latach 80., kiedy Brytyjczycy przejęli kontrolę nad kinem amerykańskim, kiedy David Putnam, prawda, stał się właściwie dyrektorem produkcyjnym wytwórni Columbia i zaczął promować Brytyjczyków, no to deszcz Oscarów na Gandiego spadła, w reżyserii oczywiście Richarda Attenborough. Proszę Państwa, nie wiem, czy, bo widziałem, że Pan, Panie Doktorze, zgłaszał się z jakąś puentą. W takim razie oddam jeszcze Panu głos na koniec. Tutaj wątków, o których można by mówić, jest sporo. Z propozycji nie wiem, czy oglądają nas jacyś filmowcy, jeżeli tak, jeżeli chciałoby się nakręcić polską wersję Das Boot, no to film o komandorze Romanowskim jako dowódcy okrętów podwodnych, strasznych bliźniaków na Morzu Śródziemnym, no to jest temat, tak? Bo o tym się też nie pamięta, o tej marynarce, jakby tradycja marynistyczna to jest, no tu myślę, że można by rywalizować w jakiś sposób z Orłem, który też jest jakby filmem kameralnym, ale doskonałym, ale to jest temat, tak? Gdyby sięgnąć po to, no to można by tutaj sporo różnych wątków pokazać. Tak więc jakby, jeśli ogląda nas jakiś reżyser, scenarzysta, to jakby coś możemy porzucić literaturę. Dziękuję bardzo Panom za rozmowę, dziękuję Państwu
za uwagę i Blokpresowi za gościnność. Zobaczymy się za miesiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję.